Pytanie, co w sytuacji, kiedy podczas badania USG wykryta jest torbiel nerki? Mam tutaj też przykrą wiadomość, chyba głównie dla panów, warto pić płyny, natomiast nie jest to już piwo. I niestety diagnoza jest taka, coś się w tej nerce dzieje. Na co my wtedy jesteśmy skazani, panie profesorze? Jak wygląda wyleczalność, przeżywalność i terapia? My potrafimy leczyć raka nerki, potrafimy wydłużać życie, bo mamy na to dowody. Profesor, doktor habilitowany nauk medycznych, profesor onkologii Paweł Wiechno. Witamy, panie profesorze. Dzień dobry. Witamy ponownie i wracamy do pytania, które zadałam panu na początku. Dlaczego w ogóle poruszamy w okolicy wieku okołomenopauzalnego temat raka nerki i skąd naświetlenie tego specjalnie w kierunku też kobiet, panie profesorze? Szanowni Państwo, to nie jest tak, że rak nerki daje jakieś bardzo specyficzne objawy, które powinny nas uczulić na to, że akurat ta choroba, to schorzenie może się rozwijać. Tak naprawdę nowotwory nerki najczęściej przebiegają absolutnie bezobjawowo. W związku z tym brak jakichkolwiek objawów nie powinien nas zwalniać z takiej czujności, że co jakiś czas warto sobie zrobić po prostu przegląd pogwarancyjny. Ja uważam, że taki przegląd własnego stanu zdrowia co jakiś czas nam się należy, a ogromnym przełomem w leczeniu raka nerki było wprowadzenie badania ultrasonograficznego jamy brzusznej. Objawy takie jak bóle, utrata wagi, złe samopoczucie, wzmożona potliwość, czy wreszcie krew w moczu, to są objawy zwykle występujące bardzo późno w przebiegu tej choroby. W związku z tym najlepiej, jeżeli jednak od czasu do czasu, szanowni Państwo, zaserwujemy sobie takie badanie przeglądowe USG jamy brzusznej. Nie jest to badanie szczególnie drogie. Oczywiście problemem jest to, że ono nie jest ujęte jako badanie, które powinno być co jakiś czas wykonywane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, ale proszę Państwa, no przecież wszystkich nas stać na to, żeby pójść od czasu do czasu do fryzjera, żeby dobrze wyglądać. W związku z tym myślę, że też można od czasu do czasu zainwestować w sprawdzenie się, czy wszystko jest w porządku. No właśnie, panie profesorze, ale ja co prawda jestem z pewnością znacznie starsza od pana, ale mogę powiedzieć, za moich czasów na Akademii Medycznej uczono nas tak zwanego palpacyjnego badania jamy brzusznej, czyli po prostu zwyczajnego uciskania i myśmy tam się uczyli, co wyczuwać. I to było takie badanie rutynowe w tej klinicznym obrazie, w wywiadzie pacjenta, prawda? No to skoro technika poszła naprzód i zamiast gnieść brzuch, możemy wnętrze brzucha zobaczyć, no to powinnyśmy raz na jakiś czas móc nawet dostać takie skierowanie na przeglądowe badanie jamy brzusznej, prawda? No tak, tak, tak się wydaje. Tylko ja nie chciałbym tutaj wprowadzać słuchaczy i widzów w błąd. To nie jest tak, że my mamy opracowane procedury screeningowe, gdzie wiemy, co powinniśmy zrobić, żeby zmniejszyć śmiertelność z powodu jakiegoś powodu, tak jak z jakiegoś nowotworu. Tak jest na przykład w przypadku raka piersi czy raka szyjki macicy. Takich procedur dla raka nerki nie ma, nie są wprowadzone na świecie, nie było takich badań mówiących, że powinniśmy robić akurat takie badania, ale ja pracuję na tyle długo, że mogłem obserwować przesunięcie się rozpoznawania raka nerki od olbrzymich guzów do naprawdę niewielkich guzów, które można usunąć bardzo często, właściwie coraz częściej, z zaoszczędzeniem samej nerki. No oczywiście w momencie, kiedy ja w badaniu palpacyjnym czuję guz nerki, no to on jest po prostu
już olbrzymi i Tak. rokowanie takiego pacjenta no, raczej nie będzie dobre. Zupełnie inne jest niż wtedy, kiedy guz zostanie wykryty tak naprawdę przypadkowo w Tak badaniu jest. USG w wielkości, nie wiem, 2, 3, 5 centymetrów, usunięty, nerka zachowana, funkcja, no, miąższ nerek nam jest potrzebny. Raczej, Tak? panie profesorze, raczej, Właśnie. tak. Więc dobrze jest, kiedy udaje się oszczędzić również tą nerkę, w której był nowotwór. Dobrze, panie profesorze, natomiast mnie ciekawi i myślę, że wszystkich słuchaczy ciekawi najpierw przede wszystkim w ogóle, co wpływa na rozwój tego nowotworu, bo być może coś w naszych nawykach, nie wiem, życiowych, żywieniowych możemy zmienić i co możemy właśnie zrobić, żeby ewentualnie temu zapobiec, bo jeśli on jest tak bardzo bezobjawowy, czy te objawy są już, kiedy stan jest zaawansowany, to czy my możemy zrobić coś, żeby o te nerki, bo my bardzo dobrze dbamy o urodę, prawda, o facjatę i różne inne powierzchnie ciała, mniej czy bardziej widoczne. Czy my możemy coś zrobić dobrego dla naszych nerek, żeby uniknąć tego ryzyka rozwoju nowotworu? Tak naprawdę to liczy się po prostu zdrowy tryb życia i ogólne zalecenia są tutaj jak najbardziej istotne. Mam tutaj też przykrą wiadomość, chyba głównie dla panów, że nerki lubią jak płynie mocz, to znaczy oczywiście warto pić płyny, natomiast nie jest to już piwo. Wydaje się, że piwo jest takim czynnikiem, który No tak wiąże się się uważa, tak. u Czechów z tym, że Czesi są potęgą, jeżeli chodzi o raka nerkowo-komórkowego, mają dużo zachorowań. Także de facto zdrowy tryb życia, zdrowe funkcjonowanie i ogólne zalecenia. Nie ma jakichś konkretnych zaleceń, co powinniśmy robić, czy A jakieś woda, schematy, panie profesorze, bo ja bardzo propaguję picie dużej ilości wody, nie innych napojów, no bo piwo odwaliliśmy, to też jest alkohol kompletnie niepotrzebny naszemu układowi nerwowemu. Natomiast czy woda, panie profesorze, to jest coś, co najlepiej pomaga pracy nerek? Proszę mnie poprzeć, błagam, bo krzyczę już jak głośno mogę. Poprę, ale nie powiem, że picie odpowiedniej ilości wody hamuje powstawanie No tak. nowotworu nerki. Natomiast dla tych, których mnie interesuje wnętrze własnego ciała, powiem, że picie wody również sprzyja urodzie, o czym pani mówiła wcześniej, szanowna pani, że o to łatwiej dbać. No więc tak. picie wody Przy sprzyja okazji urodzie, zadbamy o a przy nerki. okazji wiele mnóstwa, No dobrze. wiele mnóstwo różnych cudownych rzeczy robi w organizmie. Ale tutaj. Proszę pamiętać, że ludzie w starszym wieku mają zaburzone poczucie pragnienia. To jest nasz problem w ogóle przy pracy ze starszymi ludźmi, pracy lekarskiej. Bardzo trudno jest skłonić ludzi do picia odpowiedniej ilości płynów. A to się przekłada na dobrostan, na samopoczucie, na funkcjonowanie. Te płyny naprawdę są bardzo, bardzo istotne dla tego, jak żyjemy, jak funkcjonujemy. Tak, panie profesorze, ja tutaj melduję uprzejmie, że my, mądre babcie, mamy przez jedną taką babę wpierane w kółko, że trzeba pić po prostu wodę i to nie mają być herbaty, soki, zupy, tylko po prostu odpowiednia ilość czystej wody, ale ja nie o tym. No dobrze, panie profesorze, to dobrych wiadomości pan profesor dla nas nie ma, dlatego że po pierwsze, długo bezobjawowo, po drugie, niewiele możemy zrobić, żeby zapobiec. Dobra wiadomość jest taka, że powinniśmy się regularnie badać i zaglądać w głąb brzucha. Nie jest łatwo dostać skierowanie. No dobrze. To nie są fajne wiadomości, ale tak mamy i z tym musimy żyć. Natomiast co w sytuacji, kiedy zbadamy i niestety diagnoza jest taka, co się w tej nerce dzieje? Czyli znaleźliśmy coś, co przypomina zmianę nowotworową. Na co my wtedy jesteśmy skazani, panie profesorze? Jak wygląda wyleczalność, przeżywalność i terapia?
To zależy od stopnia zaawansowania, stąd warto wcześniej jednak szukać tego nowotworu, a w każdym razie o nim nie zapominać. Nowotwór, który jest możliwy do wycięcia, jest też nowotworem, który daje szansę na wyleczenie z tej choroby. Czyli jeżeli mamy nowotwór ograniczony do nerki, to musimy się nastawić, że ten nowotwór powinien zostać usunięty czasem sam, czasem wraz z nerką. To leczenie operacyjne jest tak naprawdę jedynym takim leczeniem, które potrafi przynieść wyleczenie. I to nawet na tym etapie, kiedy choroba jest przerzutowa. Kiedy się pojawia na przykład pojedynczy przerzut w płucach, to myślimy o tym, że powinniśmy wyciąć guz pierwotny, czyli w lokalizacji w nerce, jak również no, tą pojedynczą zmianę przerzutową. Gdzieś jednak kończy się możliwość usuwania chirurgicznego wszystkiego. No, to No wiadomo, że właśnie. pacjent, który ma liczne przerzuty, nie wiem, w płucach, w wątrobie, w węzłach chłonnych, to nie jest pacjent, u którego takie leczenie chirurgiczne przyniesie spodziewaną poprawę. Co więcej, wydaje się, że w części przypadków, na pewno w części, nie we wszystkich, również usuwanie nerki z guzem nie ma większego uzasadnienia. No i w tym wypadku wkraczają onkolodzy, którzy już tak dużo niestety nie potrafią obiecać pacjentowi, jak urolog, który operuje. Ale to, co jest ważne, my potrafimy leczyć raka nerki, potrafimy wydłużać życie, bo mamy na to dowody, i również utrzymywać długo dobrą jakość życia. Już pani powiedziała, że najważniejsze jest, żebyśmy żyli długo, ale i w dobrej formie, prawda? Tak, moja dewiza to żyć długo i umrzeć młodo, więc to jakby robię Aha. wszystko, żeby tak się wydarzyło. To znaczy, żeby właśnie Umrzeć mieć do młodo, to końca. znaczy umrzeć w dobrej formie. Tak, dokładnie w formie młodej i ten oksymoron mi przyświeca. Natomiast, panie profesorze, rozumiem, że w zależności od stopnia zaawansowania po diagnozie są różnego rodzaju opcje. Od chirurgicznych interwencji przez nowoczesną farmakoterapię, którą oferuje też dzisiejsza onkologia. Ale ja mam takie pytanie, trochę bym chciała zajrzeć do kuchni lekarskiej i kuchni pana profesora i pana zespołu. Jakie są największe wyzwania w leczeniu tego typu nowotworu? Bo mnie najbardziej przeraża choroba, która długo rozwija się bezobjawowo, bo czuję się bezsilna. Oprócz tego, że mogę się raz na jakiś czas łatwiej czy trudniej dostać na badanie lub je sobie zafundować. Jakie są wyzwania, panie profesorze, żeby nam to życie przedłużyć i nas wyprowadzić z tej choroby? Ja myślę, że nadal w obecnym czasie czeka nas takie wyzwanie, żeby przekazać informację, że epidemia COVID absolutnie nie sprawiła, że epidemia nowotworów się zatrzymała, bo to A są właśnie. kompletnie niezależne. I proszę pamiętać, że krycie się w domu i nie zgłoszenie się do lekarza, mimo że coś nas niepokoi, to się odnosi nie tylko do raka nerki. To jest ogólne takie stwierdzenie. No, nie jest najlepszym pomysłem. Ja nie jestem też do końca zachwycony koncepcją teleporad. I owszem, teleporady super się sprawdzają, jeżeli chcemy przedłużyć leczenie, jeżeli nic się z pacjentem nie dzieje, wypisać receptę, ale proszę Państwa, bezpośredniego kontaktu i sprawdzenia lekarza przez lekarza, zobaczenia przez lekarza, no nie zastąpi telefon. Pytanie, co w sytuacji, kiedy podczas badania USG wykryta jest rzecz dość popularna, czyli torbiel nerki? Co z tym robić? Bo tutaj kilka takich pytań już było, czy
bać się torbieli, czy nie bać. Poradźmy tym dziewczynom, u których to wykryto. Absolutnie odradzam decydowanie o tym, czy coś jest groźne, czy coś nie jest groźne, samodzielnie. Od tego są lekarze. My mamy, guz nerki może wyglądać jak zmiana torbielowata. My mamy odpowiednie skale, dzięki którym możemy decydować, czy na przykład torbiel nie wymaga żadnej interwencji lekarskiej, czy też może wymaga wzmożonego nadzoru, czy raczej zmiana przemawia za chorobą nowotworową. Tak zwane torbiele proste, czyli gładka ściana, nie gruba ściana torbieli, to są zmiany łagodne. Ale jeżeli już coś widzimy w torbieli, pogrubienie ściany, no to już się zaczynamy niepokoić, bo to może być choroba nowotworowa rozwijająca się w postaci zmiany torbielowatej. Ale jeszcze raz apel do wszystkich. W takim wypadku proszę się po prostu poradzić osoby, która się na tym zna. Doktor Google to jest bardzo dobry doktor. Pod warunkiem, że się umie czytać informacje, jest się do nich przygotowanym. Proszę pamiętać, że jeżeli ja się czegoś uczę, to też sięgam do tej wyszukiwarki, no ale ja jestem trochę lepiej przygotowany do znajdowania odpowiednich informacji, tak? I tutaj kluczem jest też, ja zawsze mówię, że najważniejsze jest źródło informacji, bo przecież my mamy jako medyczne zawody Medline i różnego rodzaju dostępy do medycznych źródeł badań. Natomiast pamiętajmy o tym, żeby bazować na wiarygodnych źródłach, bo jeżeli to jest wypowiedź kogoś na forum pod tytułem daj spokój, u mnie też wykryto torbiel, w ogóle nie chodź z tym do lekarza, prawda? No bo może być taka wypowiedź na forum, jak ktoś zada pytanie. Oczywiście. To pamiętajmy o tym, żeby zawsze patrzeć, czy to pochodzi z instytutu badawczego, czy to jest badanie, czy kto wydaje taką opinię, kto się wypowiada, dlatego że niech piekarz robi bułki, a szewc robi buty. Bo dzisiaj zaczynamy się wszyscy znać na wszystkim, prawda, panie profesorze, trochę tak jest? No i owszem, ja kiedyś usiłowałem upiec chleb, wyszedł beznadziejny. Dlatego niech pan leczy ludzi, a chleb niech piecze piekarz, panie profesorze. Panie profesorze, bardzo dziękujemy, ale wiem również, że pan popiera bardzo i współuczestniczy pan w ruchu, którego przedstawicielką jest pani Elżbieta Majewska, która jest u nas dzisiaj. Pochodzi, czy też jest liderką ruchu Polskie Amazonki Ruch Społeczny i jest jedną z inicjatorek ruchu Nerka jest modna. Czyli panie profesorze, dzisiaj pan już ma od nas wolne. Życzymy miłej soboty, a my teraz porozmawiamy o ruchu Nerka jest modna z panią Elżbietą, a my, panie profesorze, życzyłybyśmy sobie, żeby wszyscy lekarze byli tacy i mieli takie podejście jak pan profesor. Bardzo dziękuję za komplement. Ja tutaj również chciałbym bardzo podziękować pani za ruch Nerka jest modna, bo jest to jednak forma takiego nacisku, który sprawia, że no może będziemy mieli troszkę więcej możliwości nowoczesnych terapeutycznych, o czym jako klinicysta marzę.